Cześć, Akademia Boreliozy. Michał, dzisiaj w skrócie, jak powinna wyglądać właściwie w mojej opinii diagnostyka boreliozy? Są powszechnie dostępne testy, testy ELISA i testy Western Blot. Wiemy, że te testy są mało swoiste. ELISA szacujemy na 30% wiarygodności, Western Blot jest szacowany na 60% wiarygodności. Warto zrobić te testy, jednak warto wiedzieć, gdzie je zrobić. Także ja polecam, słuchajcie, kochani, jeśli chodzi o tego typu dwa testy, a la laboratoria. Mają dobre odczynniki, w miarę kumatych diagnostów, także warto te testy robić właśnie w Alabie. Do tych testów, tu mówimy o diagnostyce podstawowej, warto wiedzieć też, że ujemna ELISA i ujemny Western Blot, bądź opisane te testy jako ujemne, nie świadczą absolutnie o braku boreliozy. Może wyjść też tak, kochani, że ujemna ELISA będzie, a Western Blot będzie dodatni. Czyli jedno ujemne nie wyklucza drugiego ujemnego. Wszystko zależy, w jakim laboratorium robicie, jaki diagnosta opisuje, na jakich odczynnikach pracuje laboratorium. Warto wiedzieć te wszystkie rzeczy, zanim się zdecydujecie na badania. Warto wiedzieć, że robiąc te badania, jeżeli wyjdą ujemne, to są podstawowe informacje, nie oznacza to, że nie macie boreliozy. Diagnostykę należy pogłębić. Co składa się na ten cały proces diagnostyczny? Duży panel na koinfekcję. To jest kolejna część, o którą powinniście zadbać, czyli sprawdzić, jakie patogeny towarzyszące mogły zostać przekazane przez kleszcza. I tutaj mamy do wyboru cztery laboratoria. Na Śląsku Laboratorium Wielkoszyński, w Poznaniu Centrum Badań DNA Poznań, Instytut Medycyny Wsi Nowa Wieś i Laboratorium Synewo. Warto też się tutaj dopytać i skonsultować, bo ceny są różne. Tak samo oferta tych patogenów w tych dużych panelach też jest różna. Także na pewno warto dopytać ludzi na grupie, w którym z tych laboratoriów warto zrobić te badania. Kolejnym etapem jest, słuchajcie, ankieta Horowitza. W Google wpisujecie ankieta Horowitza online. Horowitza piszemy przez samo H, przeliteruję teraz hy, o, ry, o, wy i ty z A. Wpisujecie taką frazę w Google w całości, ankieta Horowitza online. Odpalacie pierwszego linka i robicie, słuchajcie, taką ankietę. To jest ankieta z objawami. Jak sobie ją wypełnicie, dostaniecie taki wynik objawowy, ocenę punktową boreliozy i właśnie tych patogenów i koinfekcji. To będzie tak jakby taki duży panel na koinfekcję, ale po objawach opracowany przez system. Taką ankietę sobie drukujecie i zostawiacie, bo ona wam w przyszłości posłuży do monitorowania postępu leczenia. Jeżeli macie kasę, kontynuujemy diagnostykę. Warto taką diagnostykę uzupełnić o dwa panele biorezonansowe. Panel pasożytniczy i panel odkleszczowy. Nie są to drogie, słuchajcie, badania. Warto się znowu dopytać, w jakim gabinecie biorezonansowym i na jakim sprzęcie tego typu badania robić. Musimy sobie powiedzieć szczerze, że nie wszystkie gabinety są uczciwe, mają dobry sprzęt i nie we wszystkich warto tego typu badania robić. Tu pamiętamy, mówimy tylko o diagnostyce. Czyli reasumując, test ELISA, test Western Blot, duży panel na koinfekcję, ankieta Horowitza i dwa panele na biorezonansie, panel odkleszczowy i panel pasożytniczy. Te wszystkie elementy już nam się składają w jakąś praktycznie całość i pomogą w znacznym stopniu określić prawdopodobieństwo nosicielstwa boreli i innych patogenów odkleszczowych. Powtarzam, Narodowy Fundusz Zdrowia innych patogenów odkleszczowych nie uznaje w swojej ofercie, a to jest bardzo duży błąd, dlatego ludzie są leczeni w kółko w nieskończoność i cały czas są chorzy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z tego miejsca, słuchajcie, dużo zdrowia w nowym roku, bo zbliża się właśnie 2019. Do siego dla was wszystkich zdrowia. Jeżeli się podobało, dajcie mi subskrypcję, udostępniajcie, polecajcie, lajkujcie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Michał, na razie, hej.